Ej, siema. Chcę sprawdzić, czy się naładował akumulator. Zobaczmy, co tam. Także sprawdzamy. No, tu mamy. Już spróbujemy. Odpalimy. Woda fajna, ale trochę wiaterek chłodny, a taki jakiś. Taki sobie wiaterek, dobra. Teraz tak, próba odpalenia kampera Leona. A już teraz widać kontrolki elegancko. No i co, odpalamy. Elegancko, pięknie. Kampuś chodzi, trochę dymi, bo wiadomo, musi się rozgrzać. Blacha z tyłu, ale to nic nie zacząć. Dawno nie palił. Tak chodzi. Tak sobie chodzi. Tak chodzi z tym. Tak jak trzeba chodzi, fajnie.
elegancko. Także kamper odpalił od razu. Jak naładowany akumulator, to wiadomo, od razu pali. Można mocniej. I tak to kampery wygląda po odpaleniu. Także fajnie. No to co? To właściwie... Aha, jeszcze mogę go pootwierać tam. Tu niech sobie chodzi. Coś się rozłączyło, ja tu się nagadałem, ale to nic, dobra, nieważne. Znaczy ważne, trudno co zrobić, tak czasami się rozłączy. Taka fajna wydureczka 230 na 12. Nie jest na gaz, tak się przerobić. Wcześniej, teraz znajomy przerobił, także fajnie. I elegancko można jechać w trasy. Patrzcie, jak tu ciepło w środku. Wejścia stopni prawie. Okej, uchylę okno. I już sobie wietrzy się. Kampera Leona trzeba wyłączyć. I już będzie dobrze. Okej. Okay. Już se pochodził troszkę. Się dokurzyło, muszę pochodzić.
ogarnąć, jak się gdzieś pojedzie, jak się chciało jechać, kiedy to będzie czas, to trzeba go ogarnąć jeszcze w środku. No dobra, odpalanie z pierwszego, bez problemu, z pierwszego razu. Po zimie jest. Dobra. O, pięknie. No jak naładowany ma akumulator, to on pięknie sobie znowu jakiś katar alergiczny czy co? No fajnie. To on sobie odpala, ja zawsze odpali, jak nawet podładowany, jak się jedzie czy coś, to zawsze odpala. Fajnie, fajnie. Tak, widok kierowcy, jak kierowca widzi do tyłu. I widać w lusterku jednym. Prawe i lewe i resztę się śmiga. No i dobra, to do zobaczenia za chwilę i resztę podpinam pod drugi akumulator na kamperagaż, ale to za chwilę. I już. Także kamper odpalił. Cieszę się, fajnie pochodził. Chwilę niech to sobie tam. To się troszkę tam rozruszał. No a wiadomo, najbardziej się rozrusza w trasie. Także jak będzie okazja, to pojedzie się gdzieś na jakąś niedaleką wycieczkę, a na razie go trzeba ogarnąć przed wyjazdem jeszcze, także jeszcze jakieś filmiki będą, także pozdrawiam na razie i do zobaczenia. Dajcie suba, łapkę w górę, jakiś komentarz, także do zobaczenia, na razie, hej.